MM Speakers Corner. Dzień dobry, witam Państwa na naszej debacie w pierwszym dniu MM Speakers Corner. Debata w dniu dzisiejszym poświęcona jest tematowi najnowsze trendy w przemyśle. Naszymi gośćmi są pan Marcin Kozłowski, prezes zarządu firmy Balmorok. Witam pana. Pan Przemysław Kimla, prezes zarządu Polkom Przemysław Kimla. Witamy serdecznie. Pan Łukasz Ślązak, branch manager w firmie Yamazaki Mazak Central Europe Branch Office Poland. Witamy. I pan Frederik Goetz, branch and product manager w firmie Bosch Rexroth. Witam serdecznie. Temat dzisiejszej debaty to są najnowsze trendy w przemyśle. Znamy wszyscy obecną sytuację, niestabilną sytuację na geopolityczną, napięcie na linii USA-Chiny, wojna w Ukrainie, pandemia i rzeczywistość postpandemiczna, czy też rozwój technologii tak szybki jak nigdy wcześniej. Te wszystkie rzeczy napędzają różne najnowsze trendy w przemyśle. Takimi trendami jest cyfryzacja i przemysł 4.0, który jest jakby typowy od wielu lat, charakterystyczny dla rozwoju przemysłu. Obecnie również mówimy o przemyśle 5.0. Rozszerzona rzeczywistość też bardzo silnie wpływa na najnowsze trendy w produkcji. Sztuczna inteligencja, produkcja adytywna, zrównoważona produkcja, serwisyzacja, reshoring czy też friendshoring. To są wszystkie trendy, które obecnie jesteśmy w stanie zaobserwować na świecie i również w Polsce. Jak to wygląda w oczach i w perspektywie menadżerów polskich firm przemysłowych? O tym za chwilę się dowiemy. Zapraszam do wysłuchania naszej debaty. Pierwsze pytanie chciałbym poruszyć odnośnie technologicznych innowacji. Jakie najnowsze technologiczne innowacje, które kształtują obecnie przemysł, są widoczne w Państwa obszarze działalności? W jaki sposób wpływają one na Państwa produkty i ofertę? Poprosiłbym o tą informację pana Marcina Kozłowskiego z firmy Balmorok. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na największych, chyba najbardziej prestiżowych targach w Europie Wschodniej i Środkowej odnośnie przemysłu i technologii. I na pana pytanie odpowiedź jest taka, że z mojej strony, my się zajmujemy jako Balmorok produkcją systemów do automatyzacji procesu cięcia blach przy udziale wycinarek laserowych, ale w ogóle też systemami transportu i składowania materiałów o dużych gabarytach czy masach, takimi jak są arkusze blach czy profile. I z mojego punktu widzenia mogę to posortować w ten sposób, że kluczowa jest automatyzacja i robotyzacja procesów, w którym my występujemy, oraz korzystanie z danych. I dopiero mając takie trzy elementy, możemy o czymś takim mówić jak AI. Jeżeli chodzi o wykorzystanie naszych urządzeń, no to niezbędne jest zintegrowanie tej naszej maszyny z różnymi systemami, takimi jak wycinarka laserowa, jak system CAD-CAM, ale również ERP, dlatego że nie mając informacji z ERP, nie wiemy, co mamy produkować. Więc z mojego punktu widzenia ja się posłużył tym, że to jest automatyzacja, robotyzacja, dostęp do danych oraz coraz w większym stopniu użycie AI. Okej, bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Pan Przemysław Kimla, tak? Proszę powiedzieć, co w przypadku Państwa firmy, jakie trendy widzą Państwo w obszarze Państwa jakby produkcji, jak i również odbiorców Państwa oferty, trendy, na które Państwo musicie w szczególności zwrócić uwagę? Produkcja przemysłowa w ostatnich latach bardzo się zmienia. To jest zmiana zarówno dynamiczna, jak i długoterminowa. Natomiast zarówno jedna i druga ma ten sam kierunek, a mianowicie zaczynamy produkować
coraz krótsze serie coraz bardziej różnorodnych elementów, coraz bardziej różnorodnych produktów. Czas życia produktu się skraca, w związku z tym musimy częściej te produkty zmieniać i okazuje się, że te technologie, które były doskonałe do szybkiego, masowego i taniego produkowania bardzo dużych ilości produktów, się nie sprawdzają. Co mam na myśli? Chcieliśmy wyciąć wiadro, wykonać wiadro, chcieliśmy skrzynkę na listy wyciąć lub szyld do zamka. No, przez wiele, wiele lat to była domena różnego rodzaju wykrojników, które miały dedykowane narzędzia. Dedykowane narzędzie, aby opłacało się je wyprodukować, musi być przeznaczone do wykonywania dziesiątek, setek, czasami milionów sztuk, zanim ono się w ogóle zwróci. W związku z tym ten trend, który widzimy obecnie, że każdy chce z nas mieć jakiś wyróżnik, nie chce mieć całej ulicy z takimi samymi skrzynkami lub z takim samym okapem, no oczekuje, że ta różnorodność będzie duża. W związku z tym firmy produkcyjne głównie borykają się z tym, że muszą bardzo dużo razy zmieniać technologię produkcji, narzędzia lub rozwiązania, które pozwalają na szybkie dostosowanie się do wymagań rynku. Czyli coś, co było kiedyś produkowane 20 lat i dopiero zmieniany został model, w tej chwili to może być rok, dwa i trzeba ten model zmienić. Oczywiście w przypadku naszej firmy taką odpowiedzią na te potrzeby są wycinarki laserowe, które to wycinarki laserowe co prawda są znane od wielu lat, nie wiem, myślę tak na dużą skalę od jakichś 30 lat. Natomiast okazuje się, że te wycinarki laserowe tylko częściowo rozwiązały ten problem, bo fakt możliwości wycinania kształtów dowolnych praktycznie w pojedynczym, dla pojedynczego detalu był już 30 lat temu, ale okazuje się, że i dziś te urządzenia są programowane w sposób bardzo nieefektywny. To znaczy cały czas są przeznaczone do tego, żeby były programowane w sposób statyczny przez zewnętrznego technologa, przesyłany G-kod do maszyny CNC operatorowi, który dopiero to wykona. Problem polega na tym, że to przygotowanie może trwać pół godziny, a wycinanie 5 sekund. No to jest sytuacja dosyć absurdalna, ponieważ mamy w dzisiejszych czasach telefon komórkowy, który za kilkaset złotych smartfon rozpoznaje w 3D twarz człowieka w celu identyfikacji osoby, a maszyny za miliony są programowane tak, jak to było robione 50 lat temu, czyli na początku to trzeba było współrzędne wpisywać na pulpicie, następnie trzeba było to zapisać na taśmie perforowanej, ta taśma perforowana odczytywała sobie dane i to było strasznie niewygodne, później się taśma zmieniła na dyskietki, dyskietki na pendrive'y, pendrive'y na sieć komputerową, ale ten G-kod prymitywny i ten proces trzech kroków, czyli jeden zaprojektuje, drugi technologię zrobi, trzeci wykona, do tej pory istnieje. Jest to strasznie efektywne. Nasza firma jako pierwsza opracowała system całkowicie zintegrowany w systemie sterowania lasera, a mianowicie moduł CAD, CAM, CNC, nesting oraz cała kontrola serwisowa jest zbudowana w pulpit. Dzisiaj nasz operator może zrobić w minutę często to, co technolog robi przez pół godziny dzięki właśnie systemom sztucznej inteligencji, automatyzacji procesu przygotowania ścieżki, automatycznego omijania przeszkód lub doboru automatycznego technologii cięcia. Dzięki temu można skrócić przygotowanie do czasu akceptowalnego, żeby nie było sytuacji, że właśnie przygotowujemy detal pół godziny, a wykonujemy 5 sekund. Jest to ogromna zaleta, czyli ograniczenie etatów, które dzisiaj są bardzo drogie, oraz wykorzystanie maszyny, kiedy ona rzeczywiście tnie, może być wielokrotnie większe niż w przypadku rozwiązań tradycyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak to wygląda w przypadku firmy Yamazaki Mazak, pan Łukasz Ślązak? Jakie są obecne trendy i w jaki sposób wpływają one na państwa produkcję i ofertę? To jest bardzo dobre pytanie. Jednocześnie to jest ogromne wyzwanie, żeby odpowiedzieć na takie skomplikowane i złożone pytanie. Ja myślę, że tutaj moi przedmówcy doskonale powiedzieli o tym. Pan Przemysław rozwinął całą koncepcję. Rzeczywiście tak to w tej chwili wygląda. Pozostaje mi się zgodzić z nim, że wymagane są od nas maszyny, które są skrojone, przygotowane pod konkretne, już nie tylko konkretnego klienta, ale pod konkretne prace. Czyli jeden klient może zamówić dwie maszyny i one nie są takie same, one są bardzo od siebie różne. Nasza firma, która powstała ponad 100 lat temu w Japonii, produkuje maszyny skrawające i również maszyny wycinające, wycinarki laserowe 2D i 3D. Mamy tutaj doświadczenie w tych obu obszarach i to, co ja obserwuję szczególnie przez ostatnie kilka lat,
to jest to, że właśnie zróżnicowanie, bardzo duże zróżnicowanie produktów, ogromne wymagania klientów i to mając wgląd na to, co moja firma produkuje na całym świecie, to Europa i nawet Polska na tym tle jest bardzo wymagająca. Do nas trafiają bardzo skomplikowane projekty, które trzeba realizować. Drugi taki trend, to co obserwuję, to pan Przemysław już o tym wspomniał, czyli pełna integracja na maszynie. Do tej pory maszyny były trochę tak, szczególnie obrabiarki, były traktowane, no obrabiarka sterowana numerycznie, ale ten układ sterowania, to doskonale pan Przemysław to powiedział o tym rozpoznawaniu przez telefon. Takie są oczekiwania również klientów, że maszyna będzie działać tak jak telefon. No jeszcze nie możemy tego oferować. Jesteśmy na dobrej drodze, natomiast ta integracja oprogramowania z maszyną różnego typu, czy to jest CAD, czy to jest CAM, też to obserwujemy. My jesteśmy akurat w dobrej sytuacji, ponieważ opracowaliśmy własny układ sterowania, który rozwijamy od kilkudziesięciu lat, tak naprawdę od połowy lat 80. W związku z czym mamy ogromne doświadczenie. Dodatkowo wykorzystujemy go w maszynach, które produkują nasze maszyny, więc też mamy tutaj dużo, z czym się możemy podzielić z klientami. Ale nie tylko programowanie, ale i obsługa maszyny, czy serwisowanie maszyny. Też te wymagania tutaj się bardzo zmieniają. Wszystko musi być zdalne i dostępne tak naprawdę pod jednym palcem, tak? Czyli analogia znowu do telefonu komórkowego. I trzecia taka rzecz, o której chciałbym wspomnieć, no to jest kwestia tej małoseryjności. Produkcja wielkoseryjna praktycznie w tej chwili zaniknęła. Nawet w motoryzacji serie milionów sztuk zamieniły się w serię kilkudziesięciu tysięcy. To jest ogromna zmiana i my też jako producenci maszyn, a teraz również i producenci oprogramowania, musimy się tego dopasowywać. Klient tutaj w Polsce jest bardzo klientem wymagającym naprawdę ogromnego zaangażowania ze strony firm, dostawców, czy to automatyzacji, czy to robotyzacji, czy maszyn. Więc dlatego to jest dla nas bardzo wysoko postawiona poprzeczka, do której cały czas staramy się dosięgnąć. I ta zmienność, która dosłownie od 2-3 lat jest ogromna. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z naszych podwykonawców, poddostawców. Powiedział, użył takiego angielskiego określenia roller coaster. Ja myślę, że doskonale odzwierciedla to, co się dzieje obecnie. I my w tej rzeczywistości musimy nie tylko działać, ale również odnosić nasze biznesy muszą odnosić sukces, rozwijać się, inwestować tak, żeby być gotowym na kolejne przyszłe wyzwania, o których jeszcze nie wiemy. O których zaraz też postaramy się powiedzieć. Jak to wygląda w przypadku firmy Bosch Rexroth? Pan Frederik Götz? No u nas my występujemy trochę jako dostawcy elementów do takich firm jak państwo, więc postaramy się też dostarczyć coś, który jest na takie systemy sterowania, które są mieszanka już IT z automatyka, nie? Bo to coraz więcej jest mieszane i to wszystko musi być więc bardzo otwarte, bo te systemy stare, kiedy mamy taki zakład i wszystkie maszyny są w różnych typów, to te protokole muszą być bardzo związane, bardzo szybko musimy umieć ich razem programować. I też, więc my mamy taka platforma Control-X, który tworzył właśnie Bosch Rexroth, który jest bardzo otwarty odnośnie protokolów i systemy komunikacyjne. I ona też pozwoli, żeby pisać w takim języku jak Java, jak C++ albo innych, które są bardziej jakby easy friendly niż co kiedyś było, nie? Też to wymaga w sumie szkolenie pracowników na jakimś innym poziomem, nie? I to też jest trochę wyzwania dla państwa, nie? Więc otwarte systemy coraz więcej i związane bardzo, bardzo silna integracja w sumie IT z automatyka. I to jest coś, które no musimy dostarczyć do takiej firmy jak państwo. Nie? Bardzo dziękuję. Czyli takie krótkie wnioski w tej chwili dla państwa, najważniejsze jakby te obszary, jeżeli chodzi o
aktualne trendy, to oczywiście jest oprogramowanie, które jest wszechobecne w obecnej produkcji, oparte również na sztucznej inteligencji, tak jak pan Marcin Kozłowski podkreślił, dostosowanie się do oczekiwań klientów, czyli krótkie serie produkcji oraz oczywiście automatyzacja, która bezsprzecznie jest kluczem dla rozwoju przedsiębiorstw. Jednym z głównych tematów w tej chwili poruszanych w Europie jest zrównoważony rozwój, Zielony Ład. Są to rzeczy, które Unia Europejska, do których Unia Europejska przełożyła szczególny wektor na najbliższe lata. Jak to wygląda z Państwa perspektywy i z perspektywy polskich przedsiębiorstw? Jakie są Państwa jakby doświadczenia, czy też analiza, jaka jest Państwa w kontekście tego, co się dzieje w tym obszarze, w którym Państwo funkcjonujecie, czyli w obszarze polskiego przemysłu? Czy polskie firmy są już gotowe na te wszystkie zmiany, które związane są z Zielonym Ładem, czy w ich świadomości i jest to istotna kwestia w kontekście własnego rozwoju? Moim zdaniem polskie czy nie polskie, no wszyscy muszą w tym, tak powiem, męczyć się, nie? Bo to jest nasza przyszłość też. Albo żyjemy na tej planecie, albo nie chcemy żyć na tej planecie, nie? Więc wszystkie musimy iść w tym. Jest to niezłe wyzwanie, moim zdaniem, też dla dostawców elementów jak my. Tyle chyba mam na moim temacie. Okej, okay, dziękuję. Moim zdaniem koncepcja jest jak najbardziej słuszna. Natomiast musimy przejść z poziomu koncepcji do konkretnych rozwiązań. Spotykamy się tutaj, jesteśmy wszyscy inżynierami, przynajmniej większość z nas. No nie jest to łatwe. Coś, co łatwo jest, powiedzmy, na poziomie idei sformułować, nie zawsze udaje się zrealizować za pomocą środków technicznych. To jest ogromne wyzwanie. Natomiast to, że wszystkie firmy produkujące jakiekolwiek rozwiązania dla przemysłu, czy maszyny, czy będą to systemy automatyzacji, czy oprogramowanie, czy układy sterowania, my od dawna na to zwracamy uwagę, dlatego że to są pieniądze też. Proszę o tym nie zapominać, że no oczywiście idee są wspaniałe, ale one muszą być podparte również biznesowo, bo firmy muszą też zarabiać pieniądze. To nie jest nic złego, to nie jest grzech, tak? Więc no, my musimy też w jakiś sposób to sfinansować. Więc my w naszej firmie podchodzimy do tego już od dłuższego czasu w ten sposób, że po prostu staramy się, żeby maszyny były bardziej oszczędne, lepiej wykorzystywały energię, którą do nich dostarczamy, a jednocześnie prowadzimy taką działalność edukacyjną, która de facto nie jest naszą główną działalnością, natomiast uświadomienie pewnych rzeczy, że są to rzeczy kompleksowe, to jest naprawdę bardzo trudna sprawa i myślę, że dopiero jesteśmy na początku drogi. Tutaj zgadzam się z moim przedmówcą, że to nie jest ważne, czy to jest Polska, czy to jest Europa, czy to jest świat, bo generalnie wszystkie nasze firmy działają globalnie. W związku z czym my nie możemy mieć rozwiązań dedykowanych dla Polski, dla Niemiec, dla Francji, bo to po prostu też biznesowo nie jest uzasadnione. Więc my podchodzimy do tego kompleksowo od samego początku, tak żeby po prostu nasze urządzenia były efektywne, efektowne jednocześnie, bo też na to zwracamy uwagę. Natomiast ten zrównoważony rozwój, który nas na pewno czeka, my na to zwracamy uwagę już od dłuższego czasu i może się dzieje to w taki cichy sposób, gdzieś tam podprogowo, ale my też nie stoimy w miejscu. Też proszę pamiętać, że Zielony Ład to nie jest tylko rolnictwo, to nie jest tylko jedzenie, tak, czy podstawowe produkty, ale też maszyny, które są w tle. Moi japońscy koledzy mówią o maszynach, które produkujemy, to jest mother machine, czyli matka wszystkich maszyn. I to rzeczywiście jest prawda. Więc ta matka no nie może myśleć o swoich, nie wiem, dzieciach, czy o świecie, w którym żyje, w sposób niezrównoważony. Więc ja uważam, że to jest naturalne. My teraz to dopiero nazwaliśmy. Natomiast to się dzieje już od dłuższego czasu. Ale też proszę pamiętać o jednej rzeczy, że każdy rejon świata ma swoje priorytety. Coś innego jest dla nich ważne i też nie możemy tych ludzi, którzy tam żyją, pozbawiać
możliwości rozwoju, możliwości bogacenia się. Pamiętajmy też o tym. Więc zrównoważony rozwój jak najbardziej, ale z uwzględnieniem interesów też wszystkich, którzy biorą w tym udział. Dziękuję. Jak to wygląda z perspektywy pana Przemysława Kimly? Zielony Ład to jednocześnie problemy i możliwości. Więc najpierw zaczniemy od problemów. Problemy dotyczą przede wszystkim pewnych nierealnych oczekiwań decydentów lub osoby, które wskazują kierunki. I to, że my chcemy poprawić życie naszych dzieci, poprawić jakość atmosfery, zmniejszyć efekt cieplarniany i próbować przynajmniej niwelować te wszystkie efekty z tym negatywne związane. To jest jedno, natomiast mam wątpliwości, czy droga, którą wybraliśmy, jest właściwa, ponieważ wszystkie zagadnienia wokół Zielonego Ładu generalnie obracają się wokół energii. Jakiejkolwiek by ona nie była, to jest energia. Energia z paliw kopalnych ma być zastąpiona energią odnawialną, wiatr, słońce, elektrownie wodne. Świetnie. Natomiast do tego momentu bym powiedział, że wszystko jest ok, jestem za. Natomiast jak to w tego typu sytuacjach, zawsze ktoś nam wrzuci kamyczek do ogródka i tym kamyczkiem do ogródka uważam, że stały się na siłę wciskane ludziom samochody elektryczne. Nie mam nic przeciwko samochodom elektrycznym, są świetne, szczególnie do poruszania po mieście. Moim zdaniem nie nadają się na długie trasy, bo ilość energii zgromadzonej w akumulatorze, jak wiemy, to jest zaledwie 10% tego, co jest w baku paliwa. Więc nawet jeżeli trochę tej energii odzyskamy w mieście, to o tyle jeżdżąc po autostradzie raczej walczymy z wiatrem, niczego nie odzyskujemy i wręcz jadąc szczególnie w zimie, głównie jedziemy w czapce, w szalikach i w rękawiczkach, bo się trzęsiemy z zimna, bo klimatyzacji nie włączymy, bo być może nie dojedziemy. I ten początkowy boom na samochody, który spowodował przestawienie się przemysłu europejskiego na samochody elektryczne, tak trochę za szybko moim zdaniem, spowodował wstrzymanie inwestycji, pozamykanie fabryk pewnych elementów do samochodów spalinowych, a w tej chwili trzeba to wszystko odkręcać, bo wiadomo, że tyle samochodów, ile sobie wszyscy wymyślili, się nie sprzeda, ponieważ te samochody nie są tak fajne, jak na początku ludzie myśleli, a na dodatek są dużo droższe i jeszcze na dodatek generują różnego rodzaju problemy związane z też kosztami wytworzenia, kosztami również ekologicznymi. I to jest jakby coś, co uważam, że powinno zostać odłożone na parę lat. Powinno dać się wolnemu rynkowi zweryfikować to, czy to parcie na siłę w samochody elektryczne jest właściwym kierunkiem, czy jednak powinniśmy pozwolić temu rynkowi zdecydować, czy ludzie chcą kupować samochody elektryczne czy spalinowe, wprowadzając pewne zachęty do samochodów elektrycznych, które na początku były takie bardzo napędzające ten popyt, a potem jak się dotacje skończyły, to nagle wszyscy przestali kupować samochody elektryczne. A teraz zalety. No, czyli to lepsze środowisko, na które liczymy, ale dla mnie jako producenta obrabiarek, no to najważniejsze jest to, że ja mogę pokazać klientowi, że można zrobić maszynę, która jest bardziej ekonomiczna, głównie jeżeli chodzi o zużycie energii. Ja może takie porównanie dam, jeżeli chodzi o lasery. Laser o mocy 6 kW CO2, który był produkowany, no w tej chwili to już chyba się nie używa do cięcia stali, ale on potrzebował przyłącza 100 kW energii. Później pojawiły się jakieś lasery takie, które były no takimi laserami nowocześniejszymi, bazującymi na ciele stałym, ale to jeszcze nie były lasery światłowodowe. One 6-kilowatowy laser potrzebował 50 kW przyłącza. W tej chwili laser 6-kilowatowy nasz, światłowodowy, nowoczesny, potrzebuje tylko 25 kW przyłącza, co jest 1/4 w stosunku do tego, co było, nie wiem, 15 lat temu. To jest ogromna rewolucja, ponieważ pamiętajmy, że decydenci w Unii Europejskiej walczą o sprawność silników elektrycznych i chcą ją na siłę zwiększyć z 95% do 97%. Czyli walczymy o stosunkowo niewielki udział, który nawet będzie trudno zauważalny, a my proponujemy rozwiązanie, które nagle zwiększyło jakby tą sprawność energetyczną 4-krotnie, co jest rzeczywiście ogromnym game changerem.
Było to możliwe między innymi dzięki temu, że wprowadziliśmy taką technologię odzysku energii przy hamowaniu, ponieważ nasza firma słynie z tego, że produkujemy wycinarki laserowe na napędach liniowych, czyli coś, co jest bardzo dokładne, nie zużywa się, praktycznie jest wieczne i można odzyskiwać energię przy hamowaniu osi, czyli osie, które się poruszają, one nie ciągną żadnego narzędzia w laserze, czyli praktycznie cała energia zgromadzona do rozpędzania osi może być odzyskana, tak jak w samochodzie, który odzyskuje energię przy hamowaniu i przekazana z powrotem do sieci lub do innych osi. Dzięki temu wiele projektów dotacyjnych, które opierały się o sprawności energetycznej zakupionych urządzeń, wygrywaliśmy, ponieważ byliśmy w stanie zaproponować klientowi urządzenie, które potrzebuje najmniej energii do wykonania danego działania. A jako rekord mogę tu się pochwalić, że średnie zużycie energii lasera o mocy 6 kW wymaga zaledwie 17,5 kW zużycia, pobiera 17,5 kW energii, co jest według mojej wiedzy rekordem świata, i dlatego uważam, że ciągłe dążenie do zwiększania sprawności urządzenia energetycznego jest też odpowiedzią na zapotrzebowania tego zagadnienia Zielonego Ładu. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Kozłowski, firma Baumalog. To ja nawiążę do wcześniejszych wypowiedzi. Tak? I może zacznę od wypowiedzi pana Przemysława, dlatego że my zajmujemy się budową systemów, które automatyzują proces cięcia laserem Fiber. Myślę, że CO2 to możemy w tej chwili chyba już zapomnieć. Tutaj mam dwóch panów, którzy się na tym lepiej ode mnie znacznie znają niż ja, ale ja nie spotykam tego typu laserów nowych. Raczej są używane stare. I teraz my się zajmujemy częścią związaną z optymalizacją przepływu materiału tak naprawdę przez fabrykę. I spotykamy się z wieloma laserami najnowszymi, które są dostępne na rynku. To, co pan Przemysław wspomniał, czyli bardzo duży uzysk efektywności energetycznej z tytułu zmiany źródła, nazwę to cięcia, jakkolwiek to byśmy nazwali, ale z mojego punktu widzenia wycinarka laserowa to jest po prostu nóż do cięcia stali. Ale jak zmierzymy sobie czas pracy tej wycinarki laserowej, to się okazuje, że ta wycinarka laserowa to głównie stoi, a nie tnie. To było dla mnie zaskakujące, jak zaczęliśmy mierzyć u naszym klientom, ile godzin ta wycinarka laserowa pracuje. I tutaj się odnoszę do Zielonego Ładu, czy w ogóle o tym, o czym mówimy, czyli o zrównoważonym rozwoju. W ciągu miesiąca mamy dostępnych 720 godzin. I z tych moich badań, które prowadzimy od mniej więcej roku, wynika, że laser pracuje do 200 godzin. Jasne, że są oczywiście przypadki, kiedy on pracuje dłużej, ale zazwyczaj jest to 180-250 godzin w miesiącu tylko. To jest 30% rząd wielkości, to i tak jest wysoko. 30% czasu dostępnego ten laser tnie. A tak to czeka albo na operatora, albo czeka na materiał, albo czeka na zlecenie. To, o czym pan Przemysław wspomniał, czyli przygotowywanie samego zlecenia do cięcia zajmuje czasami więcej czasu i absorbuje kilka osób do tego, żeby to przygotować, niż samo cięcie. Ale jeszcze jest jedna zaskakująca informacja. Laser jak tnie, z tych moich ostatnich pomiarów, które wykonywałem niedawno, które pamiętam, w piku ten laser pobierał 70 amperów podczas cięcia. To się przekłada mniej więcej na 40 kW mocy pobieranej z sieci. Czyli na godzinę zużywamy 40 kW. Ale laser, kiedy stoi, czyli jest w trybie standby, zużywał około 20 amperów. Czyli może nie jedną trzecią, ale 20, 27 czy 8%. To jest stan, w którym on nic nie wykonuje, jest włączony i zużywa energię elektryczną. Jak to przeliczymy na złotówki, bo to jest przykład z życia wzięty, to jest rząd wielkości 50 tysięcy złotych rocznie. Klient wrzuca do śmietnika tylko przez to, że maszyna jest włączona. Więc ja zwracam uwagę na bardzo ważny element w tym, żeby być zgodnym z tym hasłem zrównoważonego rozwoju, to korzystać z możliwości związanych z ideą przemysłu 4.0. I tam jednym z elementów jest to, żeby usprawnić i poprawić przepływ materiału, w czym może pomóc automatyzacja. Używając słowa automatyzacja, nie mam na myśli tylko i wyłącznie
elementów stalowych czy transportowych, wykonawczych, ale mówię o zautomatyzowaniu procesu decyzyjnego i procesu przepływu informacji. To, o czym pan Przemysław wspomniał, że dzięki rozwiązaniom firmy Kinla możliwe jest przygotowanie cięcia, korzystając z jednego programowania. Ja się nie zajmuję cięciem, ale moim marzeniem jest to, żebym mógł pokazać kształt, który chcę wykonać, dajmy na to tego rodzaju, załóżmy, że jest to obudowa ze stali i na podstawie rysunku, nawet nie rysunku, tylko zdjęć albo obrazu 3D chciałbym, żeby zostało wykonane bez absorbowania poszczególnych osób. Na dzisiaj to pewnie science fiction, ale okej, okay, to nawet jest dzisiaj możliwe, więc to w takim kierunku zmierzamy. A jeżeli ja mogę podać taki przykład, o którym też tutaj panowie wspomnieli, czyli spada długość serii produkowanych detali. Mamy coraz krótsze serie, co zmusza klienta do tego, że musi mieć łatwy i szybki dostęp do każdego asortymentu materiału, z którego będzie produkował ten element. Jak tutaj mamy panów od wycinarek laserowych, to posłuży się po prostu blachą. Ta blacha, arkusz blachy może mieć różny wymiar, może mieć różną grubość, może mieć różny wytop, różny ates, czy różną partię, czy jeszcze co innego, o czym ja teraz w tej chwili nie pamiętam. No i tych asortymentów mamy bardzo, bardzo dużo. Jeżeli te serie są krótkie, no to musimy często dostarczyć nowy materiał. I teraz, jeżeli sobie zmierzymy pobór tego materiału przy udziale wózka widłowego i operatora, czyli w sposób tradycyjny, to niejednokrotnie jest to nawet nie 15 czy 20 minut, dlatego że ten operator musi poszukać tego materiału, musi go odnaleźć, musi go zlokalizować, potem musi go przywieźć, załadować na wycinarkę laserową. I więc zwracam uwagę, że bardzo istotne jest to w zakresie i maszyn do obróbki blach, ale również maszyn do obróbki mechanicznej, to jest usprawnienie przepływu materiału. To jest klucz do tego, żeby zużywać po prostu mniej energii. Okej, okay, bardzo dziękuję za ciekawy głos. Okej, okay, tak właściwie to płynnie przeszliśmy do kolejnego tematu, który chciałem z Państwem omówić, to jest do tematu związanego z automatyzacją. Tak, ogólnie stwierdziliśmy wszyscy, że stwierdziliście panowie, że żeby myśleć o zrównoważonym rozwoju, to trzeba po pierwsze wdrażać najnowsze technologie, trzeba robić to rozsądnie i popierać to oczywiście jakimiś procesami związanymi z optymalizacją procesów, które się realizuje. No dokładnie wiemy, że jeżeli chodzi o automatyzację i robotyzację, polskie firmy mają dość dużo do nadrobienia w porównaniu do chociażby naszych sąsiadów południowych, czy też tym bardziej krajów rozwiniętych po naszej zachodniej stronie. Z czego wynika Państwa zdaniem problem z automatyzacją polskich przedsiębiorstw? Czy widzicie Państwo jakiś problem systemowy, czy to są związane raczej problemy z innymi czynnikami? Ja myślę, że można wymienić kilka elementów, które ograniczają powszechność automatyzacji i robotyzacji. Pierwszym jest to, że brakuje nam zwyczajnie wiedzy. Nie mamy kompetentnych osób na rynku, które umiałyby albo potrafiłyby tą automatyzację, robotyzację implementować u naszych klientów, czy na naszym rynku przemysłowym. Drugim ograniczeniem jest dostępność środków. Od 20 lat jesteśmy częścią Unii Europejskiej i nauczyliśmy się korzystać w sposób bardzo efektywny, według mnie, z dostępnych środków finansowych w ramach Unii Europejskiej, ale brak ciągłości dostępności środków powoduje to, że klienci nie prowadzą inwestycji. Myślę, że wszyscy się możemy zgodzić z tym, że obecnie od mniej więcej roku, rząd wielkości około roku, mamy bardzo poważny problem na rynku inwestycyjny. Ja akurat wczoraj widziałem dane za pierwszy kwartał polskiej gospodarki, tam jest ogromny spadek inwestycji, jeżeli chodzi o wyposażenie fabryk czy zakładów, przeróżne maszyny. Wynika to z tego, że nie ma stabilnego, ciągłego systemu, który umożliwiałby dofinansowywanie przedsiębiorców. No i teraz
Jeżeli ktoś z nas ma, ma nawet przed sobą zakup maszyny, to jeśli wcześniej zostało to chociaż w części sfinansowane z funduszy, no to trudno nam decyzję podjąć o tym dzisiaj, żeby wyjąć te pieniądze z własnej kieszeni i w 100% sfinansować zakup. Wolimy poczekać, przełożyć to o miesiąc, kwartał, niejednokrotnie pół roku czy rok przy dużych inwestycjach, dlatego że możemy wtedy liczyć na pewien zwrot albo na wspomaganie finansowe, które było wcześniej i jest możliwe. Więc to podaję jako numer dwa. Numer trzy to podam brak świadomości wśród właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami tego, że automatyzacja jest bardzo skutecznym elementem w produkcji niskoseryjnej. Ja spotykam się, lub my jako załoga Baumalog spotykamy się codziennie z hasłem w stylu: panie Marcinie, ta pana automatyzacja prawdopodobnie jest skuteczna, ale w branży automotive. Czyli nie są nawet świadomi tego, że w branży automotive też zaszły już bardzo duże zmiany i nie ma długich serii. I tłumaczenie jest takie, to nie dla mnie. Automatyzacja jest do tego, żeby zautomatyzować procesy, które są długie i stabilne. I wtedy ja zadaję pytanie, czy ktoś z panów, mówię wciąż o cięciu przy udziale wycinarek laserowych, czy ktoś z państwa zmierzył, ile czasu zajmuje załadunek arkusza blachy na stół wycinarki laserowej? No i są lepsze lub gorsze odpowiedzi, są lub ich nie ma. Ale jak się to zmierzy, to zajmuje to nawet kilka czy kilkanaście minut załadowanie jednego arkusza. Automatyzacja pozwala załadować arkusz co minutę. Można to oczywiście przyspieszyć, ale oczywiście trzeba mieć też no, taką potrzebę, czyli programy, które są krótsze niż minuta. To jest jeden przykład, a drugi jest dotyczący, to co już wcześniej wspomniałem, czyli zmiana asortymentu. Przy udziale automatyzacji, zamiast tej pół godziny czy 40 minut, dostęp do różnego asortymentu jest w ciągu 3 minut. Więc nie ma jakiejkolwiek możliwości, żeby to wykonał szybciej człowiek. Jakikolwiek by on był, to nie jest to możliwe, żeby zrobić to szybciej od automatyzacji. Więc myślę, że te trzy elementy są bardzo mocno ograniczające zautomatyzowanie przeróżnych procesów, które mamy jeszcze przed sobą. Jeszcze nawiążę, panie Pawle, do pana wypowiedzi odnośnie nasycenia robotami. Baumalog należy do organizacji Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, gdzie jest zrzeszonych kilkadziesiąt firm, w tej chwili około 40, które pracują na rzecz no, powszechności wiedzy na temat robotyki i automatyki. To są przeróżne firmy, które zajmują się implementacją, między innymi też samych robotów, ale nie tylko. Myślę, że krzewienie takiej kultury i pracowanie wspólne nad rynkiem pozwoli na to, że trafi do tych osób, które są zarządzającymi, informacje o tym, że jest to dostępne, jest to przystępne cenowo, jest to bardzo efektywne. Bez tego trudno nam będzie mówić o tym, żeby dogonić kraje Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Pan Przemysław Kimla. Jakie są największe problemy z automatyzacją polskich firm przemysłowych, pana zdaniem? Głównie pieniądze, których nie ma na to, żeby kupić automatyzację. Bo każdy by chciał, ale jeżeli ma dostępne środki o jakiejś wartości, nie wiem, strzelam, chce kupić laser za 2 miliony złotych. I teraz ma do wyboru. Albo do tego lasera kupi automatyzację za kolejne, nie wiem, 1,5 miliona złotych czy 2, albo kupi po prostu drugi laser. Pytanie, czy automatyzacja w takim przypadku da mu tyle, co drugi laser? Nie. Jeżeli chodzi o duże przedsiębiorstwa, które tych laserów mają bardzo dużo i chcą 10 laserów obsługiwać 3 operatorami, automatyzacja jest świetna, niezastąpiona, doskonała. To jest po prostu bajka, wygodna. Czy automatyzacja zawsze daje wydajność? No, w pewnych sytuacjach tak, w innych nie. Oczywiście w zdecydowanie większej sytuacji przy produkcji nie bardzo dużej, nie bardzo jednostkowej, jak najbardziej się sprawdza. Natomiast oczywiście są sytuacje, w których
automatyzacja nawet trochę przeszkadza. Ja to trochę kij w mrowisko, ale wytłumaczę, o co mi chodzi. Jeżeli my przystawiamy automatyzację do lasera, no to z trzech stron dostępu do palety robi nam się jedna strona dostępu do palety. I teraz jeżeli my chcemy położyć kawałek blachy, wyciąć na tym dwa detale, to nam proces detalu wycinanego w kilka sekund zajmie ten załadunek i rozładunek wielokrotnie dłużej, ponieważ będzie to strasznie niewygodne. Czasami nawet ta dostępność będzie żadna. Będziemy próbowali wpychać tą blachę przez przednie drzwi. Są to rzeczy, które mogą stać się no, nawet w jakiś sposób zagrożeniem dla jakiegoś tam wypadku. Dlatego nasza firma spróbowała w jakiś sposób pogodzić to, że ludzie chcą automatyzację, bo naprawdę jest świetna w pewnych przypadkach, a jednocześnie, żeby ten dostęp nie był ograniczony i żeby ten załadunek ręczny, który często jest potrzebny, bo w rzeczywistości to nie jest tak, że na automatyzacji wszystkie blachy leżą. Najczęściej jest tak, że mamy regały, automatyzacja zawiera jakiś najpopularniejszy asortyment w dużych ilościach, natomiast w każdej firmie, jak wiemy, mamy mnóstwo materiałów nietypowych, częściowo wyciętych, których nie można automatyzacją zabrać lub mają nietypowe kształty lub otwory, przystawki nie są w stanie podnieść i my po prostu mamy dużo ścinków materiałów nietypowych, które jednak są potrzebne i trzeba z nich wycinać pojedyncze elementy. Więc my chcemy w jakiś sposób tą automatyzację ominąć w sposób wygodny. W związku z tym opracowaliśmy system trójpaletowy. To jest rozwiązanie, które wydaje się oczywiste. Do tej pory nie widziałem, żeby ktoś na to wpadł. W każdym razie, tak jak standardowa wycinarka laserowa ma jedną paletę wewnątrz lasera, druga paleta służy do załadunku, rozładunku. Natomiast tam w tym miejscu przystawiamy automatyzację, która niestety nam blokuje dostęp bardzo poważnie i ogranicza dostęp przez operatora, no bo trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób my mamy 1,5 metra maszyna, to już jest bardzo trudne, a co dopiero 2-metrowa maszyna szeroka, jak my mamy z jednej strony stojąc przy maszynie sięgnąć po ten detal, to jest praktycznie niemożliwe. Dlatego wysuwana trzecia paleta, która może się zmieniać ze wszystkimi poprzednimi, czyli pierwszą i drugą, i mogą się zamieniać dowolnie miejscami, spowoduje, że ta trzecia paleta wysuwa się poza system automatyzacji w taki sposób, że mamy dalej komfortowy dostęp z trzech stron. Uważam, że mamy bardzo fajne rozwiązanie kompaktowe, które zarówno łączy zalety automatyzacji załadunku lub rozładunku z automatycznymi regałami magazynowymi oraz wygodnym załadunkiem i rozładunkiem ręcznym. Co więcej, ta trzecia paleta może być zastąpiona w doskonałe rozwiązanie systemu cięcia rur bezuchwytowe. Cięcie rur bezuchwytowe to jest takie rozwiązanie, w której na obrotowe rolki kładziemy rury, które mogą się obracać w taki sposób, że nie zostaje nam w ogóle odpad, ponieważ maszyna może ścinać te elementy, wycinać rury zarówno na jednym końcu, na drugim, nie zostaje nam to 150 czy 200 mm odpadu, tak jak w standardowych wycinarkach do rur. Jeżeli nie musimy wycinać profili o innym kształcie niż okrągły, jest to rozwiązanie doskonałe. Dodatkowo jeszcze jest to rozwiązanie kilkukrotnie wydajniejsze niż standardowa wycinarka do rur, ponieważ może jednocześnie być położonych na przykład z 10 rur obok siebie i one bardzo szybko są wycinane. Później po wymianie palety w czasie, kiedy rury są wycinane, kolejnych 10 te rury możemy załadowywać i rozładowywać. Także bardzo szeroka możliwość konfiguracji, automatyzacji jest bardzo istotna, a automatyzacja jeszcze ma jeden problem. Automatyzacja nie tak jak laser. Musi być robiona indywidualnie pod każdego klienta. O ile lasery można produkować seryjnie, czyli one są tak naprawdę podobne, mają dany obszar roboczy, a resztę to tylko się wybiera może moc źródła, o tyle automatyzacja musi być dedykowana dla klienta, z której strony załadunek, z której rozładunek, jaka wysokość regału, jakie kanały komunikacji, dojścia, komunikacja z systemem sterowania, z systemem zarządzania przedsiębiorstwem, jakieś ERP, CRM, to wszystko są niestety kosztowne rozwiązania. I tak jak na początku wspomniałem, klienci, którzy zastanawiają się nad automatyzacją, najczęściej są hura optymistyczni, ale jak się okazuje, ile będzie kosztowało, to zastanawiają się, czy w tym momencie warto tą automatyzację kupić, czy lepiej za te same pieniądze kupić drugi laser, a o automatyzacji pomyśleć później. I to jest dylemat, który trzeba przedyskutować z każdym klientem otwarcie, od samego początku do końca, ponieważ zawsze trzeba starać się doradzić tak, jakbym sam sobie doradzał, gdybym był na miejscu klienta, poznać jego potrzeby, zrozumieć jakby do czego dąży. I raz ta automatyzacja jest świetnym pomysłem, a raz no, trzeba się nad nią poważnie zastanowić. Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Ślązak, Yamazaki Masak. Proszę w takim razie o informację, jak to wygląda z Państwa perspektywy. Czy ta cena również jest tą główną barierą, jeżeli chodzi o automatyzację polskich firm, czy są jeszcze jakieś inne kwestie, na które chciałby Pan zwrócić uwagę?
Ja może trochę inaczej bym podszedł do tej kwestii. Wrócę oczywiście do rynku polskiego, bo on też jest charakterystyczny, ale moim zdaniem i zresztą tak potwierdzają to ogólnie dostępne badania, że nasz problem, jeżeli chodzi o automatyzację, powstał kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Dlaczego? Dlatego, że jako ludzie nasz mózg jest tak zbudowany, że wbudowany ma mechanizm oporu przed zmianą. I to nie tylko chodzi o automatyzację, ale o wszystko, co nas otacza. Jeżeli musimy coś zmienić, popatrzmy na siebie, jeżeli musimy zmienić jakiś swój zwyczaj, ile to nas kosztuje energii? Znowu wracamy do energii, tak, o której już wcześniej rozmawialiśmy. Pan Przemysław tutaj bardzo szczegółowo przedstawił, myślę, że świetnie, właśnie koncepcję automatyzacji, takich indywidualnych podejść. Ale ja myślę, że przede wszystkim właśnie jest ta zmiana, czyli coś, co powstało wiele, wiele, wiele lat temu. I czy to dotyczy automatyzacji, czy jakiegokolwiek innego aspektu naszego życia, zmiana to jest zawsze problem. Naszą rolą jako producentów maszyn, urządzeń, automatyzacji jest rola taka, że my musimy właśnie zadawać właściwe pytania. Czyli zadawać właściwe pytanie tak, żeby wykazać, że ta zmiana będą z tego konkretne korzyści. Wtedy, ja nie mówię, że to jest rozwiązanie, wtedy jest łatwiej. Ale to nie jest jeszcze tak, że wtedy czy klient, czy nasz partner mówi OK, wchodzę w to, automatyzacja to jest rozwiązanie dla mnie. Więc tutaj też chciałbym, żebyśmy się potraktowali z pewną wyrozumiałością, tak? Bo ta zmiana jest wbudowana, ta opór przed zmianą jest wbudowany w naszą istotę, tak? W nasz mózg. Wracając do polskiego rynku i sytuacji tutaj w Polsce, to uważam, że naszą rolą jest edukacja, zadawanie właściwych pytań. To, co już padło, że ta automatyzacja jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Niestety, znowu wracam tutaj do pewnych stereotypów, bo większość, może nie na tych targach, ale większość nawet naszych klientów postrzega automatyzację jako ta automatyzacja w przemyśle samochodowym. Te roboty, samochody jadą, linia produkcyjna, mówią, o nie, nie, to nie jest dla nas, bo my nie mamy takiej produkcji. Ale to jest nasza rola, producentów, dostawców, żeby ich przekonać, że są rozwiązania dopasowane do ich potrzeb i również dopasowane do ich produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o polski rynek i ta właśnie brak dostępu do kapitału, to jest ogromny problem. Sami to w tej chwili odczuwamy, widzimy, że ten problem jest, ponieważ projekty są opóźniane ze względu na tą obietnicę dofinansowania, która w pewnych sytuacjach nawet może być ogromna, to może być 70% wartości całego projektu. Ale znowu z drugiej strony, patrząc na historię naszej firmy, która już miała pełną automatyzację i elastyczne systemy wytwarzania, to może jeszcze pamiętają niektórzy, taka koncepcja z lat 70., to my wtedy w fabrykach w Japonii już mieliśmy to wdrożone, więc to, tak naprawdę ta automatyzacja jest od dłuższego, dłuższego czasu wokół nas. Więc żeby to podsumować, to ten opór przed zmianą, funkcja edukacji, nie tylko my jako producenci, ale również uczelnie powinny edukować przyszłych inżynierów tak, żeby mieli świadomość, co mają na talerzu, co mogą wybrać. Ale to jest zawsze decyzja klienta. To jest zawsze jego finansowanie, jego pieniądze, on musi zdecydować. My mamy taką rolę doradczą. Jeżeli dobrze doradzimy, to klient do nas wróci. Bo na tym to polega, na budowaniu relacji. Bardzo dziękuję. Pan Frederik Goetz, firma Bosch Rexroth. Automatyzacja wpisana jest w historię firmy Bosch Rexroth i dla Was jest to taki no, klucz działalności. Jak to wygląda z Państwa perspektywy w kontekście również tych wszystkich rynków międzynarodowych, na których Państwo aktywnie działacie? Jak mówimy od początku, my jesteśmy z innej pozycji, więc dostawcy, no myślę, że to wszystkie tam poddostawcy elementów postarają się, żeby ten element był coraz mniej prosty, ale bardziej zautomatyzowany, nie? Więc już taki gotowiec. Nie tylko tam, siłownik elektryczny do prasy, ale już siłownikiem z szafy sterowniczej i już program gotowy do takiej aplikacji, do takiej aplikacji, nie? Więc to też jest teraz już nieunikalne, już sam komponent się nie obroni, więc jakby klienci nas zmuszą, żeby też iść w tym, nie? I to też uważam, że bardzo pozytywne. Odnośnie portfolio też widać, że to wszystko się rozwija
Na przykład mieliśmy takie portfolio bardzo taki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, nie? Teraz też idziemy w samojezdnych wózkach, nie? To właściciel jakby bez, albo właścicieli bez problemu to dali kasę, żeby iść w tym, nie? Albo do robota, nie? Które też mieliśmy, potem nie mieliśmy i teraz znowu wracali, więc to jest coś, które w sumie dajemy jakby rzeczy, żeby ta automatyzacja ułatwić klientom, nie? Ale on, no, klient dyktuje drogę, nie? Jakby. Bardzo dziękuję. Mówiąc o aktualnych trendach w przemyśle polskim, jak i światowym, nie trudno pominąć sytuacji geopolitycznej, tak? To jakby to, która ma olbrzymi wpływ na obecny przemysł, na to, na kierunki rozwoju przemysłu, również trendy. Mówi się o reshoringu, mówi się o friendshoringu, nearshoringu, tak, o różnych takich koncepcjach związanych z lokalizacją biznesów i przemieszczaniem jakby tutaj kapitałów w różne regiony. Jak z Państwa perspektywy wygląda sytuacja w polskim przemyśle jakby w ujęciu tych wszystkich zmian geopolitycznych, tak? Czy polski przemysł może skorzystać na tych zmianach i jak duży wpływ ma chociażby wojna w Ukrainie na sytuację polskiego przemysłu? Proszę. Nie wiem, co ja osobiście widzę, że Polska miał dużo rynek wschodni, na pewno. I ten rynek trochę teraz tam się skurczył i była trochę mniej chętna do automatycznego jakby zajmowania się ten rynek zachodni, nie? Ale widzę taki teraz przesunięcia, że no to już ten rynek wschodni jest trudniejszy, więc idziemy bardziej, chętniej do zachodni i już nie boimy się tego, nie? I to uważam, że jest bardzo pozytywne, bo przedtem ja pochodzę też z Francji, więc przyjechałem do Polski i widziałem trochę jak rzeczywistość tutaj i zawsze się zapomniałem, dlaczego oni się boją, bo przecież ta technologia mają bardzo dobre, ludzie są bardzo kompetentne i dlatego się boją tego sprzedać tam, nie? No, przecież rynek dostawców tam konkurencji nie są lepsi, może nawet czasami gorsi. I po co takie hamulec, nie? Więc może teraz z jednej strony no, szkoda, że jest tak niebezpieczne powiedzmy na wschodniej granicy, natomiast to też pomaga w jedną stronę, żeby Polska może bardzo więcej entuzjastycznie się atakuje jakby ten rynek zachodni, nie? Tak moje zdanie. Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Ślązak, czy widzicie Państwo z swojej perspektywy wpływ obecnej sytuacji na polskie firmy? No oczywiście, że tak. Widzimy, tak? Myślę, że już jest bardzo mało firm w Europie, które nie widzą tego wpływu. Ja myślę, że to jest i szansa, i zagrożenie jednocześnie. Co się dzieje bardzo często? Wspomniał Pan o różnego typu shoringu, tak? Czyli powrotach, przemieszczeniach biznesu. Prawdę mówiąc, ja się spodziewałem, że jednak trochę więcej wróci projektów z Chin, ponieważ w tej chwili obserwujemy, że jest odwrót z tamtych rynków, ale okazało się, że Indie są równie atrakcyjnym rynkiem. Bardzo atrakcyjnym miejscem na lokowanie biznesu jest Turcja, która też przejęła bardzo dużo projektów, szczególnie projektów motoryzacyjnych. Natomiast tak naprawdę zawsze dla nas, my postrzegamy Polskę jako rynek dostawców usług, dostawców komponentów. Mamy bardzo mało producentów końcowych, czyli gotowych produktów, chociażby jak firma Kimla, tak, która ma własny produkt doskonałej jakości. Ale mamy ich mało, tak? My jesteśmy tak naprawdę skazani na rynek produkcji dla kogoś.
I tutaj uważam, że ten odwrót, o którym mój kolega mówił, to jak najbardziej tak to też to widzimy, że padły pewne bariery, czujemy własną wartość i widzimy, że możemy konkurować też na rynkach europejskich. Oczywiście i niestety z jednej strony to jest ogromna okazja dla przemysłu zbrojeniowego, który trochę był zaniedbany w ostatnich latach, w tej chwili to wraca i to nie tylko w Polsce, w całej Europie, na całym świecie. To jest bardzo potężny przemysł dysponujący ogromnym kapitałem, więc tutaj widzimy szansę. Oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym, żeby do właściwych klientów dostarczać. Oczywiście każdy sobie definiuje, kto to jest właściwy klient, ale wydaje mi się, że powinniśmy wspierać, tak, te słabsze kraje, te słabsze strony w konfliktach. Jest to duże wyzwanie, natomiast jest to jednocześnie szansa. Jest takie chińskie powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach, ale nie pozytywnie postrzegane, tylko właśnie jako dodatkowe wyzwanie. Natomiast Polska jest doskonała, jeżeli chodzi o wyzwania. Widzę po klientach, jak się doskonale adaptują do nowych wymagań, do nowych rynków. Oczywiście jest trudno, między innymi z powodu braku kapitału, ale myślę, że to jest raczej dla nas szansa, a nie zagrożenie. Abstrahując od zagrożeń takich zupełnie osobistych, prywatnych, zawsze coś, ten konflikt jest bardzo, bardzo blisko. Jeden czy drugi, więc żyjemy na jednym świecie, więc też musimy o tym myśleć. Ale myślę, że dla nas ważne jest to, żeby postrzegać to w kategoriach szansy, nie wybiegać za daleko do przodu, starać się pomagać naszym klientom, wspierać naszych partnerów, a myślę, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu i też nie ma potrzeby, żebyśmy tutaj o tym dywagowali, bo tak jak mówię, nie mamy na to wpływu, rozwiązujmy problemy, a nie myślmy o problemach. Dziękuję za ten ciekawy głos. Pan Przemysław Kimla. Czy obecna sytuacja ma wpływ na Państwa działalność i na działalność Państwa klientów? Co do tematu reshoringu, to rzeczywiście nie wróciło zbyt dużo tych projektów z Chin. Można powiedzieć, że to jest znikoma ilość. To tak naprawdę, jakbym miał coś na szybko w pamięci znaleźć, nie znam takiego projektu, gdzie można było pokazać jako przykład. To było produkowane w Chinach, teraz jest produkowane w Polsce. Więc to jest taka, powiedzmy, to są takie informacje, można powiedzieć, ilustracyjno-magazynowe. No, jakaś informacja, która ma zrobić dobre wrażenie, ale to nie jest informacja rzeczywista. Co do kwestii wpływu natomiast sytuacji geopolitycznej, czyli wojna w Ukrainie, tak, powoduje, że trochę przedsiębiorcy wstrzymali inwestycje. Ja myślę, że po prostu przedsiębiorcy czekają na koniec wojny. Oczywiście trochę na te pieniądze też, czy z KPO, czy z innych programów. To już jest drugorzędna sprawa. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy i to jest coś, co niewiele osób, które jest namawianych przez różnego rodzaju konsultantów do tego, żeby o takie dotacje się starać, że to wcale nie jest tak różowo z tymi dotacjami. I często ludzie sobie robią krzywdę, czekając w nieskończoność na pieniądze za darmo. Natomiast pamiętajmy, nie ma nic za darmo. My te podatki zapłaciliśmy, ktoś nam teraz z łaską oddaje. Być może oddaje. W rzeczywistości to jest tak, że pojawia się jakiś konsultant, my tutaj panu załatwimy dotację. My mamy skuteczność 98%, także w ogóle pan tu zapłaci tam, nie wiem, kilkanaście tysięcy na napisanie wniosku, potem ileś procent za tego, co pan dostaje. Więc potem często się okazuje, że skuteczność to nie jest 98, tylko może 18%, a liczenie na to, że te pieniądze się dostaje, no głównie jakby to jest obietnica zysku, który dla tego, kto będzie pisał ten wniosek, jest 100%, bo za napisanie i tak dostanie pieniądze, a ten klient traci podwójnie. Dlaczego? No bo raz, że te pieniądze wydał, pieniędzy nie dostał, a dwa, że nie ma maszyny, na której by mógł zarabiać. Więc cały problem dotacji to de facto powinien być temat osobnej debaty, ponieważ to jest bardzo dużo zagadnień, z których sobie ludzie nie zdają sprawy. Na przykład termin. Bardzo często jest ogłoszenie o naborze, na nowy projekt, konkurs, tutaj proszę składać wnioski, pojawia się mnóstwo fajnych ofert, dobra, spróbujmy wystartować, potrzebujemy laser za pół roku, no to może nam dopłacą tam połowę tej kwoty. No, tylko taka informacja jest od tego, kto proponuje pomoc w napisaniu takiego wniosku,
i ta informacja, że to rozstrzygnięcie się powinno pojawić za 2 miesiące i wtedy już zaraz te pieniądze będą, no myślę, że to jest największe wprowadzanie w błąd klienta i takie niedopowiedzenie polegające na tym, że w momencie, kiedy ten konkurs ma być rozstrzygnięty i te rozstrzygnięcia się pojawiają i okazuje się, że ktoś pieniędzy nie dostał, czuje się poszkodowany, idzie do sądu, trzeba w jakiś sposób zdecydować, czy ma rację, czy nie, to de facto rozstrzygnięcie całego wniosku jest przesunięte czasami o pół roku, czasami o rok. I nagle się okazuje, że coś, co on planował, że będzie miał za powiedzmy pół roku, minął rok, on jeszcze tego nie ma, a nawet jeżeli jest ta 20% szansa, że on tę dotację dostanie, no zamówi maszynę, poczeka jeszcze kilka miesięcy, często okazuje się, że łącznie wdrożeniem, to on tą maszynę będzie miał nie za 6 miesięcy, a za 2 lata. A co to znaczy? To znaczy, że on półtora roku nie miał tej maszyny. Jeżeli na przykład nasz laser na usługach, zarabiając 1000 zł na godzinę, jest w stanie spłacić się w ciągu roku, to znaczy, że on stracił ten laser. Już nie mówiąc o tych pieniądzach, tylko w ogóle stracił 2 miliony złotych. Więc czasami trzeba się zastanowić, czy do pojedynczych maszyn, do takich niewielkich projektów, szczególnie pojedynczych, warto czekać na te dotacje, bo może się okazać, że duża firma, która zaplanowała inwestycje na kolejne 5 lat, zatrudniła do tego 3-4 osoby do rozliczania tej dotacji, bierze dotację na kilkadziesiąt milionów, oni mają środki produkcji, robią swoją robotę, a tutaj jest coś tam na przyszłość. Okej, to jest świetny pomysł, żeby takie dotacje próbować zdobyć, zdobędzie się dobrze, nie, to trudno, ale mamy na czym produkować. Natomiast jeżeli ktoś na przykład nie ma lasera, chce go kupić na dotację, to często mrzonka o dotacji, wstrzymując jego decyzję, de facto on traci na tym. Więc to nie jest tak, że dotacja za każdym razem jest dobra dla konkretnego przypadku. W pewnych przypadkach jest super, w innych nie. Jeśli chodzi o kwestie tych zagadnień związanych, gdzie rynek. No, Polska jest dla nas rynkiem głównym, aczkolwiek coraz więcej mamy sprzedaży zagranicznej. Polska w tej chwili myślę około 60%, a pozostała rzecz no to jest zagranica, z czego większość to jest Europa. W Europie największą sprzedaż mamy w Anglii. Bardzo fajnego dystrybutora mamy, który te od wielu lat nasze maszyny na tym rynku sprzedaje. No i ostatnio bardzo ostro weszliśmy w rynek amerykański. Tam przejęliśmy sieć dystrybucji, która w zasadzie weszliśmy w ciepłą pościel po innej firmie i dzięki temu w zasadzie kontenery do Stanów z naszymi maszynami już płyną. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Bardzo fajnie nam to kompensuje zwolnienie koniunktury w Europie. Natomiast my możemy powiedzieć, że można powiedzieć, że jesteśmy taką trochę wyrocznią z Częstochowy, dlatego że od wielu lat zauważyliśmy cykle koniunkturalne, które mają swoje skowronki u nas mniej więcej pół roku wcześniej. To znaczy, jeżeli my widzimy, że się pojawia dużo zapytań, to wiemy, że za pół roku, że tak powiem, będzie boom albo chociaż wyraźne ożywienie. Jeżeli widzimy, że zapytań inwestycyjnych o zakup nowych maszyn jest mniej, to wiemy, że zaraz się będzie szykowało za kilka miesięcy zwolnienie. Więc my możemy sobie to dobrze zaplanować, aczkolwiek ten roller coaster, o której tutaj obok pan powiedział, rzeczywiście jest widoczny, natomiast u nas on jest, ma dużo mniejszą amplitudę ze względu na to, że my bardzo dużo branż obsługujemy, czy stal, czy jakaś tekstylia, czy meble, czy militaria, tak? Czyli firmy zbrojeniowe, które w tej chwili jakby bardzo się ożywiły, tak jak tutaj rzeczywiście potwierdzam, kompensują te zmniejszone zainteresowanie maszynami do ogólnej obróbki na przykład metali. Panie Przemysławie, jeżeli mogę jeszcze chwilkę poprosić, czy dobrze zrozumiałem, że jako wyrocznia zauważyliście Państwo zwiększoną ilość zapytań w ciągu ostatnich miesięcy? Tak. Tak. Czyli można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy zauważyliśmy wyraźny wzrost zapytań. Z naszego punktu widzenia jest to sygnał do szybszego uruchomienia nowej fabryki. Okej, okay, czyli pierwsze jaskółki pojawiły się. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Kozłowski, firma Baumalog. Jak w Państwa przypadku obecna sytuacja geopolityczna, sytuacja na wschodzie naszej granicy wpływa na Państwa działalność i na Państwa klientów? Czy widzicie Państwo jakby zmiany w kwestiach produkcyjnych, które Państwa jakby w jakiś sposób dotyczą na rynkach światowych też? Ja się jeszcze odniosę do słów pana Przemysława. Pytanie o przyczyny albo jakie jest źródło tego, że tych zapytań rośnie, no bo to by nam wszystkim
pozwalało na to, żeby sobie znaleźć odpowiedź, jaka jest przyczyna tego, że rośnie ilość zapytań, nie mając jeszcze no, sygnałów z rynku o tym, że może być lepiej. To bardzo ciekawa byłaby odpowiedź, także chętnie, jeżeli możemy, to bym z panem porozmawiał później po debacie. Odnośnie pana pytania, panie Pawle, co do rynku wschodniego, no to my od samego początku mieliśmy działalność prowadzoną raczej w części Europy Zachodniej. Nie mieliśmy obaw, tutaj pan wspomniał z Poszorek Srota odnośnie obaw działalności w różnych krajach. Mieliśmy też oczywiście działalność w Rosji czy na Białorusi. Ostatnie projekty to jest 2016 albo 2017 rok, czyli ponad 5-6 lat temu. Więc zamknięcie granicy wschodniej czy wybuch wojny w Ukrainie no nie był dla nas absolutnie elementem takim, który nam ograniczał działalność albo nam odciął rynki zbytu. Znam oczywiście moich klientów, to są firmy produkujące naczepy czy firmy produkujące maszyny rolnicze, gdzie udział rynku wschodniego był bardzo duży. To był kilkanaście czy kilka procent. No i jeżeli nam nagle po lutym 22 odpada powiedzmy sobie 15% rynku, no to trudno ten ubytek skompensować pozostałymi rynkami światowymi, na których no niestety nie panuje hossa albo najlepsza koniunktura. My jesteśmy obecni w 19 krajach razem z, tak jak wspomniałem, z Rosją czy z Białorusią, ale naszym głównym rynkiem zbytu jest Unia Europejska. Mamy poza Unią Europejską również projekty zrealizowane w Stanach czy w Singapurze, ale skupiamy się na rynku europejskim, dlatego że, tu też nawiążę do pana pytania, dlatego że mówimy o regionalizacji, czyli mamy odejście od globalizacji od kilku lat, i no, w wielu dziedzinach występuje zmiana miejsca produkcji. Możemy to nazwać różnorodnie, nearshoring, reshoring, ale myślę, że na tym każdy z nas, producentów, może skorzystać. Tutaj jak jest nas, w sumie są 4 firmy. Ja podam bardzo prosty przykład, to jest rynek Stanów Zjednoczonych, na którym ja wciąż się poruszam w obróbce stali, w obróbce blach, gdzie rynek amerykański jest zupełnie innym rynkiem od rynku europejskiego. Nasycenie rynku amerykańskiego nowoczesnymi wycinarkami, a również automatyzacją do procesu przetwarzania blach w arkuszach jest niewielkie w porównaniu do tego, co jest w Europie. Wynika to z tego, że przez wiele lat ten przemysł stalowy był pomijany, jeżeli chodzi o rozwój. Od kilku lat, tutaj nawiążę do hasła byłego prezydenta America Great Again, to hasło i to cała działalność spowodowała, że zaczęto znów produkować lub myśli się o tym, albo planuje się produkcję w Stanach Zjednoczonych, co powoduje bardzo duży popyt na przeróżne rozwiązania. I te też, które dotyczą obróbki blach czy obróbki mechanicznej. My też tam jesteśmy oczywiście obecni, ale naszym, tak jak powiedziałem wcześniej, naszym głównym rynkiem jest rynek Unii Europejskiej, dlatego że jest nam zwyczajnie łatwiej dotrzeć do klienta, łatwiej tego klienta obsłużyć, łatwiej naprawić maszynę, bo my po prostu bliżej. Do tego jest to na pewno ten sam krąg kulturowy, mimo oczywiście różnic między nami w Unii Europejskiej, niż to, gdybyśmy tam wylądowali na rynku amerykańskim. Jeżeli chodzi o możliwości Polski związane ze zmianami w ogóle na mapie świata, to myślę, że każda zmiana jest szansą i tak jak przez ostatnie 35 lat, dzisiaj mamy znaczącą datę 4 czerwca, 35 lat po pierwszych częściowo wolnych wyborach, to przez te 35 lat, to jest większość mojego życia tak przy okazji, dokonaliśmy ogromnego postępu i skoku. Rzadko który kraj na świecie wykonał aż taką ogromną zmianę. Część ludzi oczywiście o tym nie pamięta. Młodzi ludzie nie są w ogóle skażeni, takiego słowa specjalnie użyję, działalnością w okresie socjalizmu czy komunizmu i patrzą na to w ogóle w inny sposób, czyli są obywatelami Unii Europejskiej. Nie ma znaczenia, czy jestem z Polski, czy z Holandii, czy z Danii. Posługuję się tym samym językiem, mogę się porozumieć z innymi osobami, mam dostęp do tych samych materiałów, do tych samych urządzeń czy maszyn.
I to myślę, że to jest doskonałym takim wskaźnikiem tego, że wykorzystaliśmy szansę bycia w Unii Europejskiej czy bycia po stronie zachodniej, a w tej chwili z pewnością, co do tego nie mam wątpliwości, odnajdziemy się na nowej mapie świata. Bardzo dziękuję. Panowie, nieuchronnie dobiegamy do końca naszej dzisiejszej debaty. Teraz podsumowując, mam jeszcze takie jedno ostatnie pytanie, dosłownie powiedzmy quizowe, tak? Poproszę panów o wskazanie dosłownie jednym wyrazem czy jedną sentencją dwóch kwestii. Państwa opinii. Jaki jest najważniejszy trend w kontekście państwa firmy, trend, który będzie dominować w przemyśle w nadchodzących latach? I jakie jest największe wyzwanie dla polskich firm w kontekście rozwoju w nadchodzących latach? Czyli największy trend i najważniejsze, czy największe wyzwanie? Bardzo krótko z mojej strony, jeżeli chodzi o trend, to w tym, czym my się zajmujemy jako Baumaloc, to jest integracja na wielu płaszczyznach, w części mechanicznej, informatycznej, elektrycznej i szeroka wymiana danych. Bez danych nie możemy mówić o automatyzacji. Wyzwanie? Jeżeli chodzi o wyzwanie w zakresie... Dla polskich firm, tak? Jeżeli chodzi o wyzwanie w zakresie polskich firm, dziękuję za podpowiedź, to myślę, że współpraca. Musimy nauczyć się współpracy takiej, która umożliwi nam, tutaj mrugam okiem do firm japońskich, proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała Japonia po II wojnie światowej i jak była traktowana, jak jest dzisiaj. Więc życzę każdemu z nas, żebyśmy byli postrzegani na świecie jako producent polski, ma się kojarzyć z wysoką jakością i z maszyną wysoko zaawansowaną. Dziękuję. Pan Przemysław Kimla. Najważniejszy trend, pana zdaniem, i największe wyzwanie dla polskich firm? Musimy zacząć wytwarzać, a nie tylko przetwarzać. Bo uważam, że zmorą polskiej gospodarki jest niska marża na prostych czynnościach wysokoenergetycznych, nieskomplikowanych, głównie opierających się o niską cenę ludzkiej pracy. To mamy wyzwanie. A jaki jest najważniejszy trend? To trend jest taki, żeby to odwrócić. To znaczy, że my powinniśmy robić to, co my robimy. Ja nigdy nie przetwarzałem, ja zawsze wytwarzałem. I to posunąłem jakby tą filozofię do skrajności, ponieważ jesteśmy bardzo pionowo zorientowaną organizacją. Praktycznie wszystko robimy sami. Jesteśmy pierwszą firmą, która rozpoczęła na dużą skalę jako producent maszyn CNC produkować napędy liniowe. Do tej pory to było nie do sprzedania, na przykład w ploterze frezującym. W laserze to było drogie, w ploterze było nie do sprzedania. W tej chwili, omijając cały łańcuszek pośredników, opracowując nową technologię, optymalizując produkcję, udało nam się stworzyć proces, który w rozsądnej cenie tworzy napędy liniowe, które uważam, że są absolutną przyszłością wszystkich maszyn CNC na świecie. Zwróćmy uwagę na kolejny absurd. Już o jednym absurdzie mówiłem. Kolejny absurd to jest taki, że w zdecydowanej większości maszyn, obrabiarek, my musimy obrotowy ruch silnika serwo zamienić na ruch liniowy stolika. Używamy do tego sprzęgieł, śrub kulowych, listew zębatych. Są to rzeczy zupełnie niepotrzebne. Każdy z tych elementów się zużywa, każdy z tych elementów wprowadza wibracje, naprężenia, drgania, niedokładności. To można wyrzucić. Wkładamy zamiast tego napęd liniowy, pole magnetyczne się nie zużywa, maszyna po 10 latach będzie tak dokładna jak nowa, więc jest to rozwiązanie doskonałe. Jedynym problemem była cena. Gdy ten problem pokonaliśmy, okazuje się, że w tej chwili już zdecydowana większość maszyn naszych jest produkowana na napędach liniowych, wiele maszyn już w ogóle nie oferujemy na tradycyjnych napędach. Klienci są tym zachwyceni, jeżeli mówimy o sytuacji, gdzie przechodzimy z napędu zębatego o dokładności na przykład 0,05 mm, czyli 50 mikrometrów na dokładność 1 mikrometr, to my możemy spokojnie powiedzieć klientowi, nasza maszyna jest 50 razy dokładniejsza od innej za tą samą cenę. To jest totalny game changer, więc uważam, że przyszłością maszyn CNC, przynajmniej naszej branży, absolutnie są napędy liniowe. Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Ślązak, najważniejszy trend dla państwa w przemyśle, dla pana w przemyśle oraz największe wyzwanie dla polskich firm przemysłowych.
krótki komentarz tutaj do przedmówcy. To jest też jeden z punktów widzenia. Myślę, że bardzo ważne i tutaj przejdę do odpowiedzi na pytania. Przede wszystkim zmienność i taka trochę, powiedziałbym, pokora wobec rynku i umiejętność zadawania właściwych pytań. Natomiast wyzwaniem, myślę, dla nas wszystkich, to są po prostu ludzie. Czyli to, co się dzieje z naszymi klientami, ale również z pracownikami, bo proszę też pamiętać, że wszystkie nasze firmy zatrudniają ogromne zespoły pracowników i bez nich my no, niewiele znaczymy, nawet jakbyśmy mieli najlepszy produkt. Bardzo dziękuję. Pan Fryderyk? Wyzwanie? Wyzwanie dla mnie to, żeby Polska wierzyła w siebie, nie? Żeby ona trzymała to pracowitość, co ona ma w tej chwili, bo no, nie w każdym kraju jest tak. Tak uważam, nie? Osobiście. Jaki? A druga pytania to było? Trend, najważniejszy trend. No, trend to jest integracji, jak pan Marcin mówi, z IT. Coraz więcej automatyka będzie IT i to... No tak jest. Młodzi ludzie tak są. Też pomaga. Nie wiem, zobaczymy za 10 lat, ale... Czyli jakby tutaj digitalizacja i cyfryzacja przemysłu to jest jakby to co, na co w szczególności panowie zwracacie uwagę. Bardzo dziękuję. Kończymy naszą dzisiejszą debatę na temat najnowszych trendów w przemyśle. Dziękuję panom za uczestnictwo. Pan Fryderyk Goetz, Branch and Product Manager Bosch Rexroth. Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Ślązak, Branch Manager Yamazaki Mazak Central Europe Branch Office Poland. Dziękuję. Pan Przemysław Kimla, prezes zarządu, właściciel firmy Polkom Przemysław Kimla. Bardzo dziękuję. I pan Marcin Kozłowski, prezes zarządu firmy Baumalog Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym widzom, również tym, którzy zgromadzili się przed naszymi kanałami online. Zapraszamy wszystkich na jutrzejsze panele. Jutro szerzej będziemy rozmawiać o automatyzacji i robotyzacji przemysłu. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.